których miejscu spotkać. Witam wszystkich zgromadzonych. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie umocnili tablicę. Wybraliśmy jako władze samorządowe, ale i również Komitet Obchodów tych dwóch wielkich wydarzeń, czyli stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tego dzisiejszego święta, stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, aby uczcić to właśnie pamiątkową tablicą. Tablicą ku czci bohaterów, ale również i nas. Nas, pokolenia ludzi, którzy mieli ten wielki zaszczyt czcić te dwie wspaniałe, piękne rocznice. I chyba najlepszym miejscem pod tablicą z okazji 700-lecia nadania praw miejskich jest miejsce na tej tablicy z okazji stulecia niepodległości oraz stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcemy, aby również o nas pamiętano, że my 100 lat po tych wielkich wydarzeniach wspólnie świętowaliśmy, czciliśmy, oddawaliśmy hołd bohaterom, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. W tej książce były też zdjęcia tych wydarzeń, które działy się właśnie w okresie stulecia. Także my też ten ważny moment przeżywaliśmy i byli go głęboko w sercu. Myślę, że to jest taki moment, aby panu przewodniczący pozwolimy sobie. Powstańca styczniowego Teofila Dogi, tak, i druga mogiła powstańca wielkopolskiego Antoniego Bigosa. Obydwie oznaczone białostokowymi księgami. Po przeciwnej stronie jest historyczny kamień, który został postawiony dużo wcześniej, przed wojną, upamiętnia rodzinę Kowalskich i najstarszego członka tej rodziny, uczestnika powstania 1863 roku, Wincentego Kowalskiego. Bardzo prosimy, tutaj się przedstawił praprawnuk tego pana. Ciekawe, że w czasie okupacji Niemcy kazali usunąć ten kamień. Był przewieziony do posesji na rynku. Później w jakich okolicznościach przewieziono go do Śremu i dopiero gdy się to udało nam odkryć, staraniem też ówczesnego naczelnika miasta pana Malińskiego, powrotem tu został przywieziony, a staje się obecny tu rzemieślnik kostrzyński pan Kotarski, osadził go z powrotem na nowym fundamencie. Taka ciekawostka tego wędrówki, tego kamienia.
dumni z poległych i zmarłych zwycięzców powstania wielkopolskiego, chcemy godnie uczcić pamięć o nich. Baczność do hymnu. Czcigodny Księży Pomorszczy, drogie poczty sztandarowe, drodzy mieszkańcy, droga młodzieży. Jak co roku, 27 grudnia, spotykamy się przy mogiłach powstańców wielkopolskich. Jednak dziś ta uroczystość ma szczególny wymiar. 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Mamy tą wielką radość, aby dziś wspólnie oddać hołd bohaterom, powstańcom wielkopolskim. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jednak po kilku tygodniach to właśnie Wielkopolanie ruszyli w bój, wzięli broń i chcieli również wyzwolić się z niemieckiej okupacji. Ten wielki wyczyn jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ powstańcy wielkopolscy to nasi bliscy, którzy opuścili rodzinne domy i wyzwalali. Najpierw Poznań, w kolejnych dniach kolejne miejscowości. Wielkopolska została wolna, Wielkopolska stała się niepodległa i włączona granice niepodległej Polski. Ten wielki szacunek, który oddajemy dla tych bohaterów, ma być też dla nas wielką lekcją patriotyzmu. Każdego dnia mamy starać się pamiętać o bohaterach, ale również budować nasz dom, wolny, niepodległy dom, w którym żyjemy i o którym musimy dbać. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie możemy w ten wyjątkowy, wspaniały dzień spotkać się przy grobach naszych wspaniałych bohaterów, oddając im wielką chwałę, wielki szacunek za to, co dla wolnej, niepodległej Wielkopolski, dla wolnej, niepodległej Polski zrobili. Chwała bohaterom. Kiedy pierwsze dni świąt Bożego Narodzenia w Poznaniu rozeszła się wiadomość, że przyjeżdża do stolicy Wielkopolski Ignacy Paderewski, wielki polski patriota, przyjaciel prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, na którym wymusił w 13 punkcie słynnego orędzia kończącego skutki I wojny światowej, że ma powstać niepodległa, niezależna Polska z dostępem do morza,
poznaniacy z wielkim entuzjazmem odnieśli się do tego faktu. Zaczęła się piękna dekoracja miasta, iluminacje. Wszędzie widziały polskie flagi. W oknach i witrynach pojawiły się portrety naszych bohaterów narodowych. Tak samo działo się w wielkopolskich miastach, miasteczkach i nawet wsiach. Mamy fotografię z naszego rynku kostrzyńskiego, gdzie też pięknie przybrany został na dzień 26 grudnia 1918 roku, by symbolicznie radować się z przyjazdu tego wielkiego Polaka. I gdy następnego dnia w Poznaniu odpowiedzi na butną postawę Prusaków doszło do rozruchu i doszło do wybuchu powstania i nasi rodacy też nie byli dłużni. Zwołano na kostrzyńskim rynku wiec, apelowano do młodych, jak i doświadczonych wojaków, by wstępowali w szeregi powstańcze. Decydującym było spotkanie w dniu 30 grudnia, kiedy to postanowiono, że Kostrzyn wystawi około 100-osobową kompanię wojska powstańców, i który pójdzie do walki, czyli powstanie powstańczy oddział bojowy i mniejszy pluton składający się z doświadczonych starszych żołnierzy. I tak się stało. 6 stycznia po zaprzysiężeniu przez księdza Henryka Fischbacha w kościele oddział 100-osobowy pod dowództwem orkiestry dowodzony przez Stanisława Małeckiego wyruszył do Poznania pociągiem, by tam znaleźć się w forcie Grolman razem z harcerzami poznańskimi, którzy tam też mieli swoją kwaterę i do których dołączyli kostrzyńscy harcerze na czele z Romanem Tomaszewskim. Z czasem kompania kostrzyńska została włączona do 4 pułku rezerwowego poznańskiego i skierowana na front zachodni pod Wąszyniem. W tym samym czasie kostrzyński organizator oddziałów powstańczych Józef Wadyński przygotowywał pluton, który włączony do kompanii średzkiej 31 stycznia, również po uroczystym zaprzysiężeniu w kościele miejscowym, udał się na front północny pod Kcynią. Te dwa oddziały to największe ugrupowania, które z naszego terenu poszły na powstanie. Wcześniej nieduży oddziałek 18-osobowy pod dowództwem Józefa Idaszaka na furmankach udał się do Środy, by stamtąd parowozem przejechać, dotrzeć na dworzec główny w Poznaniu, gdzie tam pełnili gruntowiacy swoją służbę. W Poznaniu 1918-1919 roku poległo 6 naszych rodaków, których tu przed nami urna zbiorowa mogiła się znajduje. Mogiła ta została jako wspólna mogiła bohaterów pobudowana w 1938 roku z okazji 20. rocznicy powstania. Częściowo uszkodzona w czasie wojny, została odbudowana i dzisiaj możemy tutaj oddawać hołd tym, którzy polegli za Polskę. Dumni z naszych przodków. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że jeszcze na innych odcinkach powstania wielkopolskiego nasi rodacy byli aktywni, czynni, a największym z nich godnym
przypomnienia był Ignacy hrabia Mielżyński, który przez pewien czas był nawet dowódcą odcinka na froncie północnym, a później dowodził również też na froncie zachodnim. Tym wszystkim naszym bohaterom, których grochy spoczywają nie tylko na cmentarzu w Kostrzynie, ale w Butowach, w Siedlcu, w Czerlejnie, w Siekierkach. Tym wszystkim oddajemy dzisiaj hołd, wierni ich postanowieniu, że służyć trzeba ojczyźnie bez względu na to, w jakich to okolicznościach się ona znajduje. Ale nigdy nie możemy o tym zapominać i przekazywać tą naszą wiarę następnym młodym pokoleniom. Chwała powstańcom. Dziękuję bardzo. Kwiaty złożą radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na czele z panem przewodniczącym Grzegorzem Banaszekiem oraz Młodzieżowa Rada Gminy Kostrzyn. Kwiaty złożą przedstawiciele Związku Sybiraków, kombatantów i byłych więźniów politycznych. Kwiaty złoży Polskie Stronnictwo Ludowe. Kwiaty złoży Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzynie. Kwiaty złożą przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło Kostrzynie. Kwiaty złoży Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. Kwiaty złoży przedstawiciel rodziny Józefa Wagińskiego. Znicz zapali przedstawiciel Rady Dziennika w Kostrzynie. Pokoń włoży sztandar Związku Kombatantów i Grup Wielkich Politycznych. Pokoń złoży poczuć sztandarów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie.
pokłon złoży poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pokłon złoży poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej Głutowa. Pokłon złoży poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich. Pokłon złoży poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Brzeźni. Proszę o zagranie utworu Śpi kolego. Tak to zabrzmiało?